Witajcie dzisiaj. Odcinek typowo edukacyjny będzie. Dla niektórych interesujący, dla niektórych pewnie nudny. Większość z was, większość osób, które są w krypto, znają termin RC20. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, tylko wejdziemy w szczegóły. Zajmiemy się różnymi aspektami, dlaczego potrzebny jest taki standard dlaczego jest to token standard, dlaczego ERC20 i wejdziemy również na GitHub, pokażę wam to na GitHubie. Warto się z GitHubem oswajać po to, żeby sobie weryfikować różne rzeczy samemu, nie opierać się na tym, co ktoś mówi. Tylko samemu po prostu blockchain to jest w większości technologia open source i Większość rzeczy, przynajmniej te projekty, które, o których warto mówić, są na GitHubie i można sobie prześledzić, co tam się po prostu dzieje, co tam się wyrabia. Czyli weryfikujecie sobie wszystko sami. Link do tego właśnie materiału, który dzisiaj wam pokażę, znajdziecie na kanale. Macie pierwszy link w opisie na hashit. I osoby, które chcą tam sobie to zweryfikować, prześledzić, nauczyć się czegoś, same to zapraszam po ten link na, na kanał. A tymczasem zapraszam wiele osób, które większość, wszyscy praktycznie. W momencie, gdy słyszą o kryptowalutach, przebiją się już przez bitcoina, dochodzą do ethereum, trafiają na jakie, jakieś nowe możliwości. Wszędzie jest mowa o ERC20, o tokenach, kupują jakieś tokeny. I generalnie na CoinGecko czy na CoinMarketCap, większość tego, co tutaj mamy, to są tokeny ERC20, w większości ponieważ są one zbudowane na Ethereum. I na pewno dużo ludzi, bo wiemy o tym, zastanawia się, co to jest ten token standard i po co nam jest ten token standard. Myślę, że po tym wideo będziecie już... rozjaśni Wam się ta cała sytuacja i znajdziecie odpowiedzi na te pytania. Możecie ten kanał sobie subskrybować i e, lajkować, e, bo takich e, informacji będzie tutaj Więcej. Token RC20 może być używany praktycznie do wszystkiego. Jest to reprezentacja jakiegoś rodzaju asetu na blockchainie Ethereum. Token RC20 może reprezentować wszystko: własność. Może reprezentować na przykład walutę, punkty jakieś w grze, czy może reprezentować na przykład no właśnie walutę, dolary, euro. Mamy przecież stable tablecoiny. W postaci tokenów ERC20. Może reprezentować na przykład uncję złota. Mamy też przecież te też tokeny ERC20 reprezentujące złoto. Może reprezentować udziały w firmie na przykład, akcje. Tak jak mówię, punkty w jakimś systemie punktowym, gdzie ludzie dostają bonusy na przykład w jakimś systemie lojalnościowym. Może być jakimiś punktami w kasynie, na przykład albo tokenem w kasynie. Może reprezentować każdy aset. Może reprezentować na przykład nieruchomości, czy na przykład metry kwadratowe w nieruchomościach, prawda? Czyli można nieruchomość podzielić na tokeny, własność, czy na przykład jednostka rozliczeniowa. W jakichś projektach. I to sprawiło, że Ethereum nabrało popularności już w poprzednim bull marketie. Właśnie było wykorzystywane token ERC20, chociażby dla ICO, do zbierania pieniędzy na jakieś projekty. Czyli można, dzięki tokenom, można tokenizować jakiś aset. I teraz, po co jest nam token standard do tego? ERC20 to jest token standard. I, I teraz po co potrzebujemy token standard, skoro każdy może sobie wykreować jakikolwiek token na blockchainie Ethereum? Po co nam standard? Przecież możemy sobie zaprogramować cokolwiek w jakikolwiek sposób i to wszystko, i możemy, możemy sobie tego używać, nie? Czy, czy sprzedawać, na przykład, albo rozdawać. I przyczyna jest bardzo prosta. Jeżeli chcesz budować coś, wokół czego. Ma się stworzyć network, który może połączyć dużo różnych asetów, dużo różnych firm, na przykład, dużo różnych biznesów, dużo różnych części, instytucji, stron, giełd, na przykład, i użytkowników, którzy będą tego używać. Potrzebujesz ekosystemu, gdzie ta integracja będzie ustandaryzowana. Jeżeli buduje się domy, na przykład, i kładzie się elektrykę tam, wszędzie, Instaluje się takie same gniazdka i w, w całym kraju jest na przykład ten sam standard, czy w całej Europie, po to właśnie, żeby było łatwiej, żeby później kupując na przykład jakieś urządzenia, nie zastanawiać się, jak to podłączyć, że każde urządzenie ma inną wtyczkę i nie zastanawiasz się sam jako użytkownik, jak to zintegrować z, 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 z prądem, tylko masz jedną wtyczkę. Jeden standard, gniazdko i wtyczkę, które do siebie pasują, i nad tym już nie myślisz, prawda? Natomiast, jak jedziemy gdzieś za granicę, jak na przykład ja, ja z Anglii jadę do, do Polski, no to już muszę mieć te przejściówki, żeby sobie e, podłączyć na przykład laptopa, prawda? Do prądu w Polsce. Więc tutaj chodzi o to, żeby to ujednolicić, żeby było wygodniej, i to jest powód, dla którego mamy również tutaj token standard. Więc jeśli mamy standard, to jest jakoś tam zatwierdzone przez jakichś tam, przez oczywiście jakichś regulatorów <grych> i wszyscy posługują się tym standardem. Każda fabryka jakiegokolwiek sprzętu robi takie właśnie wtyczki, żeby pasowały do ściany. I tutaj nie chodzi o to, że łatwiej jest ze standardem zbudować taką wtyczkę, tylko chodzi o zbudowanie całego systemu, całego ekosystemu. Dzięki temu mamy cały ekosystem, prawda? Czyli wszyscy budowlańcy posługują się tym samym standardem. I wokół tego budujemy ekosystem. I to samo jest przy Ethereum. Jeżeli chcesz mieć ekosystem z portfelami, z giełdami, z serwisami, z DeFi'em całym, żeby można było go sobie tam łączyć i integrować, też musi być jakiś standard. Czyli jakiś uniwersalna, uniwersalna taka wtyczka musi być, którą wtykasz w taki ekosystem i to po prostu działa i składasz to właśnie tak jak klocki. Gdzie firmy, gdzie giełdy nie muszą tracić czasu na integrację takiego tokena, na przykład. Czyli jak sobie stworzysz swój własny token, sobie bez używania tego standardu, tych standardów, no to po prostu będziesz miał problem z integracją go i wprowadzeniem go na przykład na giełdy gdzieś, nie? czy wprowadzeniem chociażby na deksy, czy zintegrowaniem go, na przykład w tym wypadku z Metamaskiem. To jest kwestia po prostu twojego wyboru, nie. Dlatego na przykład na giełdach, jak mamy inne coiny na oddzielnych łańcuchach, to tam potrzeba więcej czasu na zintegrowanie tego z giełdą, czy na wpięcie tego w portfele jakiekolwiek, prawda? A jeżeli mamy ERC-20, to jak jakiś portfel obsługuje tokeny ERC-20, to Twój token też obsługuje z automatu, ponieważ jest to standard. Czyli wszystkie tokeny mają ten sam interfejs. Czyli tokeny mają ten sa, te same funkcje. One mają dokładnie te same funkcje wszystkie. Czyli, jeżeli robisz na przykład transfer, bo jest taka funkcja transfer, jak robisz transfer, to przy każdym tokenie ten transfer wygląda dokładnie tak samo. I jest to wszystko ustandaryzowane i proste. I w taki sam sposób postępujesz z każdym innym tokenem RC20. <coughs> I analogicznie mamy to samo na tronie. A jak mamy tokeny na tronie, to też wszystkie i mamy ten TRC20 standard, bo tron to jest taka kopiarka Ethereum. I to wszystko dokładnie się tak samo zachowuje, prawda? To samo mamy z Binance Chainem. Jeżeli budujesz na przykład portfel, czy otwierasz giełdę, to wystarczy tylko zintegrować ERC20, standard, token standard, i wszystkie tokeny możesz listować na tej swojej giełdzie, czy na tym swoim portfelu, nie? I to, że mamy ERC20, to też nie znaczy, że samo to już daje tokenowi jakąś wartość. To jest bardzo ważne w tym świecie, bo dużo ludzi myśli, że na przykład kupując jakiś rc 20 token, będzie miał drugiego bitcoina, prawda? Żeby... To, to, to tak nie działa. Więc jest to takie mylące dla osób, które zaczynają na tym rynku. Więc cała sama wartość tokena nie ma nic do wspólnego z tym token standard. Token standard to jest tylko aspekt techniczny. Powstania takiego tokenu. To jest tak naprawdę kawałek kodu na blockchainie Ethereum. Czyli wartość takich tokenów jest ustalana na podstawie sentymentu kupujących i sprzedających, czyli to ludzie ustalają wartość. Token jest wart tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić, prawda? Tak jak normalnie na wolnym rynku się dzieje. Jeżeli jest wartościowy, no to wtedy pojawia się cena. Nie. Jeżeli nie jest, no to nie pojawia się albo spada. Jeżeli token nie, nie reprezentuje nic, ani jakiegoś asetu konkretnego, ani y, usług y, jakichś konkretnych, no to jego wartość jest zerowa, ani nie ma użyteczności. Y, I dopiero nabiera wartości w momencie, gdy tą wartość się zbuduje czyli jakaś firma, y, jakaś grupa ludzi czy na przykład ten token jest reprezentacją jakiegoś asetu złota na przykład, czy, czy nieruchomości, czy czegokolwiek, wtedy ta wartość jest. Inaczej, jeżeli robi się token, e, jakaś firma, e, jakiś projekt wypuszcza tokeny, no to później wartość tego tokena trzeba zbudować. Trzeba zbudować wokół tego albo biznes, albo jakąś płynność, e, albo zapotrzebowanie, no tak jak się buduje po prostu biznes. I teraz wejdźmy sobie w, w techniczne rzeczy, skąd się to wzięło, skąd się wziął ERC-20 w ogóle, bo tam jest kilka różnych innych standardów, nie tylko ERC-20. Na przykład w, dla NFT są inne standardy, 11.55, 11.75, tam są różne, różne liczby, powiem Wam, skąd to się, skąd to się wzięło. To jest... To jest konto Ethereum na GitHubie i tutaj mamy EIP repozytoria. EIP to jest Ethereum Improvement Proposal, czyli tutaj można sobie wrzucić, jeżeli macie, się, macie jakiś pomysł na ulepszenie Ethereum, to możecie tutaj składać propozycje, pisać. Czyli robicie pull request o tutaj i wpisujecie propozycję, jaką macie dla Ethereum. Jak się komuś coś nie podoba w ogóle w jakimkolwiek projekcie, to zamiast narzekać, marudzić, to się wchodzi na GitHub i się wpisuje tutaj, jaką masz propozycję rozwiązania problemu, i później deweloperzy to czytają, bo to jest, to są, to jest taki, taki e, Facebook dla tych, dla programistów, nie? Portal. I tutaj można sobie śledzić cały rozwój projektu, wszystko. Więc zrobicie taki pull request. I potem się otwiera dyskusja tutaj. Jeżeli wasza propozycja spotka się z aprobatą po tych dyskusjach, wszystkich, zważywszy, ile tutaj było dyskusji na ten temat, no to wtedy jest szansa, że dołączycie do Timu, na przykład. I w listopadzie 2015 ktoś taką propozycję właśnie rzucił. I nazwa ERC Token Standard, ERC20, bo to był 20, właśnie numer 20, Ethereum Improvement Proposal, czyli to była 20. dokładnie pozycja e, na liście tych wszystkich e, propozycji. Czyli wszystkich w tej chwili mamy tutaj, to są wszystkie 3753 otwartych dyskusji, jest 485 zamkniętych, e, zrobionych już 294. Czyli ten Ethereum ERC20 proposal to był numer 20 i stąd jest nazwa token ERC20. A samo ERC20, nie EIP 20, to jest dlatego, że EIP dotyczy samego Ethereum łańcucha, a tutaj to dotyczy tokenów, czyli już czegoś co jest budowane na Ethereum, dlatego jest ERC20. Ethereum request, coś tam, coś tam, coś tam, nie pamiętam już jak to się nazywa, ale to już szczegół. I ten człowiek tutaj zaczął dyskusję właśnie, Frozeman, e, można sobie wejść też na ich, jego profil, jak ktoś by chciał, wrzucę link e, na kanale, zostawię link do tego, to możecie sobie tam prześledzić. Czyli tu jest cały abstrakt, specyfikacja, e, cała dyskusja na temat tego, co powinien zawierać ten token standard, zaraz Wam też to pokażę. Jakie funkcje ma, czyli masz, to jest już gotowy token standard, nie? I tu jest cała dyskusja. Oni tutaj dyskutowali na temat tego, jak to powinno wyglądać, czy powinny być miejsca po przecinku, na przykład. Zobaczcie, możecie sobie prześledzić całą w ogóle dyskusję i całą historię tego wszystkiego. I tutaj wszystkich tych komentarzy w tej, w tej całej dyskusji jest 397. Czyli możecie sobie zobaczyć dokładnie skąd to się wzięło i jakie propozycje tam padały. Zobaczcie, to jest cała dyskusja, dyskusja programistów. Tak powstaje właśnie projekt. Tutaj już jest gotowe to, co im się tam urodziło. EIP20, i tutaj już jest cały standard, wszystko już zakończona po prostu praca. 19 listopad, czyli to. Powstała powstał pomysł 19 listopada 2015. Tutaj już macie gotową, gotowy, wysmażony produkt, nie? Także tyle w gwoli wyjaśnienia, jako taka ciekawostka, prawda? Tak żebyście wiedzieli, skąd to wszystko się e, wzięło. Tyle na dzisiaj, dzisiaj króciutko. Zapraszam do subskrybowania i do lajkowania kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!